You got to let it go. You got to let it go. Czego? O, to jest coś na koty, coś. Patrz, jakie na koty, na karma. Takie coś. No, takie na koty. Na koty. Nie no, rybki nie, my nie chcemy rybek. Tak, chcę rybki. Z kotami zaopiekuj. Dobra, co my tu mamy? Czekajcie, szukamy tak naprawdę w sumie kuwety. Zabawki tutaj są też kocie, ale są naprawdę drogie, słuchajcie. Naprawdę są drogie te zabawki. Co my tu mamy? Nie, no drogie. Pójdę takie coś na przykład. Czekajcie, nie widzę. Bezcenne, jak zwykle. Bezcenne, ale na pewno nie mało. Na pewno z jakieś 9, kurde, pontów. Konserwy. My chcemy kuwetę tu. No i tu weźmy jakąś. Trudno. Nowa, bo nowa. Tam są takie szare. Tu jest taka za 14. A tu takie po 6, ale to chyba małe to na moje koty. Dobra, ale chodź. Chodź tu, a nie tam. Tu jest za 14 jedna. Tu jest coś za 19. Nie wiem, o co chodzi. Takie coś jest. Czekajcie, co to znaczy? Że co? Tam jest jakaś strzałka. To jest taka tray. Sifter tray. Wsypujemy. Aha, że te... Piasek przejdzie, a później tylko to się... Ty, dobre to jest! Chodź, zobacz, tylko drogie, ale fajne. No i takie normalne za... Te chyba normalne na razie, na początek weźmiemy. Fajne, że to jest do tego, że jak zrobią się te... Grudki? No, grudki to zostaną tu i tylko to wtedy, wiesz, przed tego wywołujesz. No, ale 19 poundów. Tak. Weźmy taką którąś, albo tą. Też by była chyba spoko, tylko nie wiem, czy właśnie... To jest 7,50. No, byłaby chyba spoko. 7,50, a czemu to jest za 9? Ja nie rozumiem tych cen, nie? Tak szczerze ci powiem. Tu jest taka mniejsza, ona też by była dobra. Patrzcie. Porozwalałam, ale cóż, no to nie moja wina, że to jest taki rozgardiasz. Taka jest, tylko kurde, nie wiem czy nie będzie. Ona jest mniejsza niż ta do tego. No i którą bierzemy? Tą większą czy tą mniejszą? Ta 9 to 7,50. Nie wiem, która 7,50 tak naprawdę. Jest mniejsza. Ale cena jest przy tej. Mieliśmy wcześniej tą, ale niestety koty nasze nie wchodzą w taką tą kuwetę. Boją się. Dobra, my za chwilę decydujemy, wybieramy i spadamy. No i hejo, hejo, już się odzywam do was. O, czekajcie, kot mi podszedł pod tonki. Chyba. Nie, to turbo. Ty byłaś tu? Lejzul? Koty wąchają, obwąchują situation. Tak, Daisy? Co tu szukasz? Gdzieś karma jest dla ciebie. A ja się odzywam do was, bo chcę wam pokazać nasz haul. Kupiłyśmy miseczkę, na razie taką, bo tylko z takich były właśnie. Co to będzie, Daisul? Czekajcie, jak zwykle. Dobra, z tymi naklejkami to są zawsze jaja. Chcę im dać od razu karmę. Daisul, nie wolno! Nie wolno! Gdzie tutaj jest karma? Jest! O, tu jest! Karmę kupiłyśmy kociakom, taką, czyli purinę. Lalo! Lalo! Zaraz wam pokażę dalej, tylko dam im najpierw jeść. Tylko tak myślę właśnie, że to jedzenie położyć też tam, koło kuwety bardziej. Czy tu gdzieś w kuchni? Oli, tu w kuchni będziemy, czy tu, nie? Tu już jedziemy, tu. Tutaj właśnie. Chodź, Daisy. Lala! Dobra. Żarełko mają, Lala nie idzie, więc nie wiem, czy nie jest. Oli tu trochę namoczyła, czekajcie. Dobra. 4.97 gigs is between 26 August to 25 September. Yeah, it's left during the 2 gigs, I don't know, I turned it off. Okidoki, kupiłyśmy też takie te worki, słuchajcie, do tej ich nowej kuwety i nową kuwetę, ale to już wam pokażę później, dlatego że już Oli ustawiła gdzieś tam tą kuwetę. Także to to. Lecimy dalej. Szybko. Baterie. Wodę tam zaniosą, trzeba mi tu przynieść. Baterie, małe paluszki, bo mamy sporo światełek. Oli kupiła wykołaczki. Ja kupiłam mydło, a takie wybrałam po prostu jakieś pierwsze, lepsze. Orchard and Bloom. Cokolwiek to znaczy. Także mydło.
Ali zakupiła pastę do ząbów, podkładki, wkładki, podpaski, always, always. No, ale ona chyba wyskoczyła. Tak? Nie mojej? Może wyskoczyła. Te, no, do wychowaczki. A czemu wziąłeś dwie paczki? No, Boże. Dwie obruszki, takie same, przeciwpchlane. Dobra, zaraz ją zawołam. Te, spaghetti bolognese razy 3. Na te, przeciw rybakom, jakby miały znowu. Dla kotów oczywiście. Trzecie spaghetti. Piasek, ten taki, te kryształki, te kuwety. No i ja wzięłam płyn do płukania jamy ustnej, czyli Listerine Stay White, ale nie było tego białego. Advance, więc wzięłam ten. Dalej, Oli wybrała płatki. Płatki wzięła takie jakieś, ogólniaste. Dalej, mleko. Dalej, wzięłam Gracjanowi myjkę, w sensie tą, wiecie, do mycia ciała. Do wanny, latte karamel, to Gracjan chyba wybrał, więc super, bo zaraz będę mogła się napić. Ja już wypiłam. Ty też wypiłeś? Ty nie możesz pić kawy. I dwa chleby, widzę, bo ja wzięłam ten, który ja lubię, a tu widzę, że dzieci przechwyciły drugi, ten, który oni wolą. Ale ja mam pić kawę. Nie możesz. No, także tak się prezentują nasze wszystkie chyba zakupy. I jeszcze ja wzięłam, słuchajcie, ze starego, a jeszcze z polskiego sklepu mleko wypasione. I reszta już tak, reszta już jest z mieszkania. Także tak się to prezentuje. Mam nadzieję, że ten haul Wam się spodoba. Nie ma nic tutaj do zainspirowania się tak naprawdę. Ja układam wszystko, usiądę na chociaż 10-15 minut. Jak to ułożę, zrobię sobie może jedzenie na szybko i będę się zbierać do pracy. Także dzisiaj już nic Wam nie dogram. Mam nadzieję, że z tego coś skleję. Taką mam nadzieję. No i mam nadzieję, że kociaki się szybko zaklimatyzują. Także do usłyszonka. Trzymajcie się cieplutko. Buziaki. Paju! No i bym zapomniała, słuchajcie. Kupiłam jeszcze stojak taki na buty. Taki 3 coś tam poziomowy. Zobaczymy, ale powinien nam wystarczyć. I mam zamiar go właśnie położyć w szafie na dole. No i do tego zestawu Oli na razie kupiła sobie to. Złożymy to i zobaczymy, czy jej się spodoba. Jeżeli tak, to przy tym zostaniemy. I taką komodę albo dwie nawet wezmę jej właśnie do pokoju. Ona mi się bardzo podoba. Bardzo ładnie to stylowo wygląda, elegancko. I wcale nie musi zapychać tego ciuchami, tak jak powiedziałam. Także mam w planie to koło łóżka, żeby miała. A tą drugą taką dużą, żeby miała właśnie jako komodę swoją. Szkoda, że tutaj nie ma właśnie wyrysowanych tych rodzajów, ale wiecie, na pewno znacie to. Ja już to widziałam wielokrotnie. Także złożymy później i zobaczymy. A czekajcie, pokażę Wam tu jeszcze takie posłanie dla kociaków. Wiem, że to jest, słuchajcie, dla psa, to jest Memory Foam, także fajne, mięciutkie. Będą sobie spać. Tutaj mają legowisko jedno. I gdzie jest kuweta? Także tu zostawiam kuwetę, za chwilę im wsypuję piasek. No i to na tyle. Oli chyba poszła szukać Lali, słuchajcie, Lala wyszła właśnie. Gdzie jest? Gdzie tu? A nie poszłaś szukać Lali? Nie. Gdzie ty jesteś? Chodzę, cię szukam. Jesteś? Jak ci się podoba nowy dom? Co? Podoba? Tak? Kato nie się podoba. Daisy? Hmm? Co to nie drapaczka? Tak, to będzie kuweta. Tak. Tu będzie kuweta. Lalo! Lala poszła w forele. Poleciała, słuchajcie, gdzieś, ale powinna się nie zgubić, no, teoretycznie. Gdzieś tu powinna... Lalo! Lala! Czekajcie, otworzę okno. Co? No, generalnie to... Tylko nie ma drapania firanek i tej właśnie sofy, no, bo cię... Bo nie wiem, co ci zrobię! No! Pokaż, do czego to służy. Chodź, Daisy! Chodź, tu. Co to jest? Co to pani kupiła? Pokaż, jak się to używa. Moje. No, a teraz podrap trochę tu. Drapaj. Że paznokcie pokaż, że masz. No. No, drapaj. No, tu, że o. No. O.
Jakie fajne pani kupiła. Tu mieszka ci też lata. Ja wiem, że ona cię najmniej interesuje. To pasa cię pani do tchnięcia. Co tu puka? Moje. Zdjęcie. Co? Kolega. Powiedz im, że za godzinę. Tak. Jakiś junior. Junior. Chciałyśmy grać mu piłkę. Tak. Lubię zdjęcie. Daj. Piękna. Tu się patrz. Lazy. Lazy. To jest pięknym kotem. Dawaj. Nie, dawaj moja. Moja. Dobra, niech odpocznie dzisiaj po wszystkich wrażeniach. Tu swoja myszka. Się sikała i Miła sikała i byłyśmy zsikane. No po co ją ruszałam? No, trzeba ten, to kuwetę im piachu nasypać. Także jedna się... Zachrywatyzowałaś się? Łosisko moje, ojej, jak ci będę ocierać o wszystko. Wodę masz prosto z lodówki. No, także na razie jest okej, okay, tylko jeszcze trzeba lalę oswoić, w ogóle trzeba ją złapać. Mam nadzieję, że... Mam nadzieję, że wróci, kurczę. Felek. Dobra, zobaczcie, która jest godzina. Jest właśnie taka godzina, ja po prostu nie wytrzymię zaraz. Ja nie wytrzymię, dopiero weszłam do domu i nawet teraz do was gadam, a tu wszystko czeka na rozłożenie, nie? Także ja się biorę, już się dzisiaj nie odzywam, chyba że może po 20 po robocie. Odezwę się do was już później. Taka cwaniara, bo w domu zostanie. Cwaniaro ty. No, także żegnam się z wami, mam nadzieję, że wam się ten vlog spodoba.